Uwaga! Wszyscy ci, którzy dotychczas należeli do przechodni przy ulicy Ogrodowej i nadal wyrażają wolę pozostania w niej, zmuszeni będą do wypełnienia nowych deklaracji. A wszystkie utrudnienia związane są ze zmianą właściciela, bowiem od 1 lutego placówka przejmuje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Optima Medycyna, który wygrał także konkurs na usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w Powiecie Nyskim. Zamieszanie jest spore, bo bo większość pacjentów dotychczasowej przychodni to osoby starsze. Placówkę medyczną ponadto czeka w nowym roku remont, który zaplanowany jest jednak tak, aby nie zakłócić jej prosperowania.